dziękuję również za to pytanie skierowane do mnie. To pytanie dotyczy, jak rozumiem, ekonomii rozwoju uczelni, oszczędności i źródeł finansowania. Otóż, proszę Państwa, jako wieloletni członek, potem przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Budżetu i Finansów, chcę Państwu powiedzieć z pewnym przekonaniem, że jeśli chodzi o oszczędności na uczelni, to tutaj nie ma już za dużych możliwości w tym zakresie. Po prostu nie ma już na czym oszczędzać. Najważniejszy jest człowiek, tak jak mówi Pan Dyrektor. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć źródła sfinansowania tego rozwoju. Żeby nie szukać już obniżek kosztów, natomiast żeby znaleźć dodatkowe źródła sfinansowania. I częściowo tak się dzieje, ponieważ poza środkami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasza uczelnia od jakiegoś czasu już pozyskuje inne alternatywy źródła sfinansowania, sięgając do środków unijnych poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, szczególnie ten komponent regionalny tego programu, poprzez środki alokowane przez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i Infrastruktura i Środowiska. Proszę Państwa, te środki dalej musimy sięgać po to, żeby dokończyć szereg inwestycji rozpoczętych i żeby kontynuować i rozpocząć te nowe, które wspomniał profesor Heffner. Kontynuacja tych inwestycji to przede wszystkim znalezienie źródeł sfinansowania budynku nr 3 w drugim kampusie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, ponieważ to umożliwi przeprowadzkę pracowników z Lipska i umożliwi dalsze kroki związane ze strategią zasiedlenia uczelni sformułowaną